Hallo. 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 Będziemy halować teraz. Hallo. Halo. 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 Pan nie słyszy? Nie. Nie słyszy. Nie za zatrudnionym. Wstęp. Wy zbroniony. Jaki wstęp zbroniony? Proszę pana, ja mam bardzo ważne pytanie. Co to jest? Co to jest? To jest Stadion Narodowy? Czy to jest jeden wielki plac przebudowy? Tu się nic nie zgadza. A co się panu nie zgadza? Stadion Narodowy aktualnie w przebudowie to jest plac przebudowy. I tu nie wolno wchodzić bez kasku. A pan jest bez kasku. Pan chyba mnie nie kojarzy. Kojarzy mnie pan? No nie. No. Franciszek Smuda, trener reprezentacji narodowej Polski. A to nawet nie będę próbował zapamiętać. Człowieku, wy się szybciej zmieniacie niż stripteaser kagacie. O czym pan mówi? Nie, bardzo dobrze. A propos prędkości. Jak wy chcecie z tym wszystkim zdążyć, jak tu się nic nie dzieje? Tu nikt nie pracuje. Tu się nic nie dzieje i nikt nie pracuje, bo jest sobota. Po 15. Jutro jest niedziela, a dopiero w poniedziałek jest święto. Więc zaczniemy propracować i usuwać wodę we wtorek. A skąd tutaj tyle wody? Proszę? Skąd tutaj jest tyle wody? A bo napadało. Jak to napadało? No taki dach, to nie można było go zamknąć? Nie można. Takie są procedury. Jak pada deszcz, dachu się nie zamyka. Trzeba myśleć. To nie można było dachu zamknąć wcześniej? A po co zamykać dach wcześniej, jak nie pada? Koko, panie Kroko. No tak, nie. Trzeba myśleć. No dobrze, no to czekamy, drenaż odprowadzi wodę. Drenaż nie odprowadzi. A dlaczego? Drenażu nie ma. Jak to nie ma drenażu? A po cholerę drenaż, jak jest dach? Koko, panie Kroku. Trzeba myśleć. A aktualnie czekamy, aż woda wyparuje. Mamy czas. Kiedy to będzie? Mamy czas. Nie mamy tyle czasu. Nie mamy tyle czasu, tutaj za chwilę jest Euro 2012. Co? I to... Jak to co, nie słyszał pan Euro 2012? A coś mi się obiło, tak. Koko, Euro, spoko. A to fajne. Wszyscy słyszeli. A to tu? No tutaj! Ale jak, gdzie, jak tu poza trawą nic nie ma? Ja to widzę samą wodę, gdzie ta trawa? Pod wodą. To wie pan co, to do tej trawy przydałyby się jeszcze brameczki. Nie, to bramki są. Dobre bramki są. Gdzie? W magazynie. Pan idzie do magazynu. Przyniesie brameczki, zamontuje. Ale jak się nie da, bo schody za wąskie. Jak to schody za wąskie? Dobra, dach otworzony. Tak, to dachem spuścić na dół, brameczki zamontować. Jeszcze czego? Szklakane elementy. Się to stucze w cholerę, to jest 7 lat nieszczęścia. A jeszcze kawałek szkła spadnie na łeb jakiemuś babaranowi, co chodzi bez kasku? A pan jest bez kasku? A czy pan wie na przykład, że tam pod trybunami ma stanąć wielka scena? I na otwarcie mają przyjechać polskie gwiazdy, ale nie wolno, bo nie gotowe. Proszę pana, jedyna polska gwiazda, jaka ma tu w najbliższym czasie przyjechać, to wie pan kto? Kto? Piasek. Akurat, proszę pana, nie Piasek, tylko Kaja, rozumie pan? Kaja. I jak Kaja będzie w kasku, proszę bardzo. W jakim kasku? To takim. Takie są przepisy. Tu nie wolno wchodzić bez kasku i mnie nie obchodzi, czy to jest Kaja, czy to jest ta druga. Czy pan sobie wyobraża babę w kasku? A na motorze? Ale ona nie jeździ, tylko śpiewa.
A to niech nie jeździ, tylko śpiewa. A co jej śpiewa? Śpiewać zabraniam. A co ją na siłę na motor sadzam? Przyjedzie kakakaja, niech śpiewa. Chodzę sobie po piasku, śpiewam w kakakasku. W jakim kasku? Takim. Takie są przepisy. Ja do kakakaji nic nie mam, Ale prywatnie wolę Lady... Lady Punk! Lady Gaga. Mają być polskie gwiazdy. Bo Lady Gaga się jąka jak ja. O, masz to. Co mi pan gada, że się Lady Gaga jąka? No, a kto śpiewa poker face? I kto jest głupi? Przepraszam pana bardzo, pan ma coś pod tym kaskiem? Czy ja mam coś pod kaskiem? Mózg. Musiałbym sprawdzić. Ja nie wiem, bo ja nie zdejmuję kaskasku, bo tu nie wolno wchodzić bez kaskasku, a pan jest bez kaskasku. Tak. A pan się urodził w kasku? Akurat w hełmie. Mnie nie obchodzi, gdzie się pan urodził. Czy się Lady Gaga jąka? A się jąka, to... Nie o tym rozmawiam. Dobra, inaczej. Jest gdzieś w pobliżu profesjonalny stadion, żebyśmy mogli zagrać mecze? Jest. Gdzie? W pobliżu. Pytam się o miejsce! Pytał pan, czy w pobliżu. Więc odpowiedziałem, że w pobliżu. Jak pan się chce czegoś więcej dowiedzieć, proszę precyzyjnie zadawać pytania. Dobrze. Uwaga, zadaję precyzyjne pytanie. Za chwilę. Za pieniądze. Nie, za siali górale, nie wiem. Za zaraz mnie coś trafi. Zamieniam się w słuch. Spokojnie. Spokojnie. Dobra, uwaga. Czy jest gdzieś w pobliżu, niedaleko, miejsce, miejscowość z profesjonalnym stadionem, takim wie pan, z murawą, z bramkami, z trybunami, ze wszystkim dookoła, żebyśmy mogli tam przyjechać i zagrać mecze na Euro 2012? Można. Można. Uwaga, odpowiadam. No. Profesjonalny! Ja panu nie przerywałem! Przepraszam, tak. Profesjonalny stadion ze murawą, ze bramkami, uwaga, nie z popytanka, nie w magazynie, a na murawie, ze trybunami, parkingami i z całą potężną infrastrukturą. Ze wszystkim! Dokładnie! To najbliżej to taki stadion jest w Barcelonie? A gdzie? W Bartoszycach? Nie, no. To jest kpina. Kpina to jest taka, że pan tu śmiga bez kaskasku. I będę se śmigał bez kaskasku. Będę se śmigał bez kasku, będę robił co tu będę chciał! A jutro ma być wszystko gotowe, bo przyjeżdżamy na treningi! Serdecznie zapraszam. O, można? I tak nie wejdziecie. My nie wejdziemy? A to niby dlaczego? Dlatego, że jest jedna podstawowa różnica pomiędzy waszą reprezentacją, a naszą budową. Przepraszam pana bardzo, z całym szacunkiem pan porównuje, nie wiem, budowę do reprezentacji Polski? A coś niewyraźnie popowiedziałem? Wy kokopiecie i my kokopiemy. My popartolimy, ale i wy macie grupę śmierci. Przestań pan. Taka grupa śmierci. Z Czechami to z palcem w dupie wygramy. To już sobie może pan zacząć wsadzać.
Zobaczymy. I pomimo popotężnych podobieństw nigdy tu nie wejdziecie, bo jest jednak jedna zasadnicza różnica. Dosłucham, jaka? Otóż taka, że akurat ten facet, co u nas, sto i na bramie, nic nie wpuszcza. A chwileczkę, niespodzianka! Ja jakoś wlazłem. A bo ja, a kto mówią, nawet najlepszy bramkarz na świecie raz w życiu musi popuścić szmatę. Proszę! Pan jesteś bezczelny! Pan jesteś bezczelny? Ja jestem bezczelny? Tak! Ja jestem bezczelny? Pan jesteś bezczelny? Nie! A pan jest bezkakakasku.